To ważne wydarzenie, to ważny dzień w życiu każdego żołnierza Wojska Polskiego. Od dziś żołnierze, którzy złożyli przysięgę, współtworzą formację niezwykle istotną dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, współtworzą Wojska Obrony Terytorialnej. Myślę, że nie ma nikogo z nas, kto by nie spotkał żołnierza w oliwkowym berecie. Szczególnie w tych ostatnich czasach epidemii żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej byli obecni wszędzie tam, gdzie była taka potrzeba. Byli na pierwszej linii, udzielali pomocy, wspierali. To w czasie epidemii, ale przecież też pamiętamy o usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Zawsze żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są na miejscu, wspierają Straż Pożarną. Również bardzo istotne są wydarzenia, które miały miejsce kilka dni temu. Chociażby ten tragiczny wypadek drogowy na Podkarpaciu. Również żołnierze WOT-u byli pierwszymi, którzy udzielali pomocy w tragicznym zdarzeniu. Dlaczego? Dlatego, że zawsze są gotowi, zawsze są blisko. Taka służba żołnierzy WOT-u. Ale to tylko jeden element z zadań, przed jakimi stoją żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Bo tym drugim, być może nawet ważniejszym, jest ćwiczenie razem z wojskami operacyjnymi. Zresztą, kiedy pytałem wyróżnionych o to, co zamierzają, co robią w cywilu, ale także w jednym przypadku zapytałem, co zamierza żołnierz zrobić po skończeniu szkoły. Więc zasugerowałem, że przystąpi do wojska, w sensie wojska operacyjnego, że pójdzie na studia wojskowe, bo to jest ta właśnie droga, to jest najlepsza droga do tego, żeby Polska była bezpieczna. Właśnie dzięki temu. A więc żołnierze WOT-u na co dzień ćwiczą wspólnie z żołnierzami wojsk operacyjnych, dlatego bardzo się cieszę z obecności dowódcy 16. Dywizji Zmechanizowanej. Miałem sposobność rozmowy z panem generałem, również z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozmawialiśmy na temat taki oto, aby żołnierze z WOT-u przystępowali do wojsk operacyjnych, żeby właśnie również tędy wiodła droga do służenia Polsce poprzez służenie w Wojsku Polskim. To jest, jeszcze raz to podkreślam, najlepsza metoda do tego, żeby Polska była bezpieczna. Dziś oprócz żołnierzy składających przysięgę tu w Braniewie, ponad 700 żołnierzy w innych miejscowościach w naszej ojczyźnie złożyło, składa bądź za chwilę złoży przysięgę, a więc Wojska Obrony Terytorialnej rozrastają się. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydowali się na przystąpienie do WOT-u. Zachęcam do tego, żeby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim w różnej formule, czy to w formule właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej, czy to w formule wojsk operacyjnych. Naprawdę warto. Naprawdę warto. Dzięki temu Polska może się rozwijać. Jesteśmy dumni z Was, jesteśmy dumni z tego, że zdecydowaliście się przystąpić do Wojska Polskiego. Życzę Wam satysfakcji spełnienia codziennej służby. Dziękuję. Dzień dobry raz jeszcze. Serdecznie zapraszam Państwa, żeby po przysiędze wojskowej wziąć udział w tym festynie pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. To hasło, które jest hasłem tegorocznych uroczystości związanych z Dniem Wojska Polskiego. Dzień Wojska Polskiego to 15 sierpnia, ale wcześniej jeszcze organizujemy cały cykl właśnie festynów, na których zachęcamy do tego, żeby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Dziś w Braniewie oprócz pokazanego sprzętu wojskowego, oprócz stoiska właśnie z biura Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej, bo mamy biuro powołane, którego zadaniem jest zachęcanie do tego, żeby przystępować do Wojska Polskiego,
a więc oprócz tego stoiska jest także punkt szczepień. Serdecznie zachęcam do tego, żeby ci, którzy jeszcze nie zaszczepili się, żeby skorzystali z okazji. Rozmawiałem z obsługą punktu szczepień. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Proszę skorzystać z tej sposobności, dlatego że zaszczepienie przynajmniej 80% populacji daje gwarancję tego, że nie dotknie nas kolejna faza epidemii, kolejna fala epidemii. Pamiętajmy o tym, żeby chronić własne życie, własne zdrowie. Pamiętajmy o tym, żeby chronić życie najbliższych. Pamiętajmy o tym, żeby zachowywać się odpowiedzialnie wobec innych. Zdławienie epidemii jest możliwe wyłącznie wtedy, jeżeli 80% populacji zostanie zaszczepionych. Korzystajmy z tych okazji, jakie są stwarzane również na piknikach pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Dziś w Braniewie, ale również w ciągu następnych weekendów w wielu miejscach w naszym kraju takie pikniki będą organizowane. Serdecznie zapraszam do udziału w tych piknikach. Chciałbym jeszcze podkreślić, że wprowadziliśmy wiele zmian dotyczących sposobu rekrutacji do Wojska Polskiego, tak żeby ten proces stał się łatwiejszy, żeby był bardziej płynny. Stworzyliśmy mobilne centra rekrutacji, stworzyliśmy także zasady, które stanowią o tym, że to ci wszyscy, którzy rekrutują do wojska, są na usługi niejako ochotników, a nie ochotnicy na usługi administracji wojskowej. Niestety wcześniej tak było, to się zmieniło. Bardzo cieszę się z tego i gratulowałem dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, że ta brygada tak rozrasta się liczebnie. Jest to trzecia pod względem wielkości, pod względem liczebności brygada WOT-u w Polsce, ale oczywiście nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Zachęcam wszystkich z Warmii i Mazur do tego, żeby wstępowali do WOT-u, żeby wstępowali do wojsk operacyjnych. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działa 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana. To żołnierze, którzy są doświadczeni, którzy uczestniczyli w misjach, to żołnierze, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem. Ten sprzęt jest właśnie eksponowany. Każdy może przyjść, zobaczyć, może dotknąć sprzętu, może usiąść, czy to w czołgu, czy to w samobieżnym moździerzu RAK, czy to w armatohaubicy Krab. Są właśnie tu w Braniewie te sprzęty wyeksponowane, są dostępne. Chciałbym też podkreślić, że priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczeństwo. Również pana prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych. Stąd też nakłady na obronność, stąd też rozwój liczebny wojska. Wczoraj byłem w Białej Podlaskiej. To miasto, w którym jednostka wojskowa została zlikwidowana w latach 90. Dziś do Białej Podlaskiej wojsko wróciło. Dziś mamy garnizon w Białej Podlaskiej. W województwie warmińsko-mazurskim również likwidowane były jednostki wojskowe. Dziś są odtwarzane, dziś się rozrastają, tworząc silną 16. Dywizję Zmechanizowaną. Ale to wszystko jest możliwe dzięki staraniom rządu, dzięki temu, że rząd ustabilizował sytuację finansową, bo przecież w poprzednim rządzie, w rządzie koalicji PO-PSL, wicepremier, minister finansów mówił, że na nic nie ma pieniędzy. Konsekwencją tego była likwidacja jednostek wojskowych. Dziś budżet jest stabilny, dziś budżet jest prorozwojowy, a jeszcze chciałbym powiedzieć o bardzo ważnym programie, o Polskim Ładzie. To jest program polskiego rządu, to jest program, w wyniku którego zmniejszone zostaną podatki poprzez wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, więc jeżeli małżonkowie rozliczają się razem, to wtedy ta kwota wolna od podatku wynosi 60 tysięcy złotych. Polski Ład to również program, który powoduje to, że emeryci
nie będą płacić podatków od emerytur do 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli emeryt otrzymuje emeryturę wyższą niż 2,5 tysiąca złotych, to tylko od tej kwoty przekraczającej 2,5 tysiąca złotych. Polski Ład to także program, który jest skoncentrowany na służbie zdrowia, a więc większa dostępność do lekarza poprzez chociażby to, że od 1 lipca tego roku zlikwidowane zostały limity, jeśli chodzi o wizyty u lekarzy specjalistów, również wykorzystywanie internetu jako formuły, dzięki której można umówić się na wizytę lekarską, także program dotyczący badań dla osób, które przekroczyły 40 rok życia, większe nakłady, wyższe nakłady na służbę zdrowia, to wszystko jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego w obywateli naszego kraju. Polski Ład to także program, który gwarantuje możliwość pobudowania domu do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie. To program, który gwarantuje również to, że wkład własny w przypadku kredytów mieszkaniowych jest gwarantowany właśnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc ktoś, kto kupuje mieszkanie, nie musi tym wkładem dysponować, może te pieniądze przeznaczyć na przykład na urządzenie mieszkania. To wszystko rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował w jednym podstawowym celu. Zależy nam na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była bezpieczna. Konsekwentnie realizujemy to, o czym mówimy. Konsekwentni jesteśmy, jeżeli chodzi o politykę prorozwojową, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, gdyż rozwój nie jest możliwy, jeżeli Polska nie jest bezpieczna. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym pikniku. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą przystąpienia do Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za to, że tak wielu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej dziś złożyło przysięgę. Bardzo cieszę się z tego, że WOT się rozrasta. Bardzo cieszę się również z tego, że coraz więcej żołnierzy przystępuje do wojsk operacyjnych. To jest gwarancja bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję.